Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prezentuje projekt oparty o temat. Po drugiej stronie lustra czyta syntezator głosu. Partnerem projektu jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi. Rewolucje przemysłowe. Pierwsza rewolucja przemysłowa przypada na koniec XVIII wieku i trwa do pierwszej połowy XIX wieku. Dotyczyła przejścia z produkcji manufakturowej i rzemieślniczej do zmechanizowanej produkcji fabrycznej, wykorzystując maszyny parowe w górnictwie i przemyśle włókienniczym. Druga rewolucja przemysłowa przypada na początek lat 70. XIX wieku. Największymi innowacjami, które zrewolucjonizowały i zdynamizowały przemysł, były dwa nowe źródła energii: elektryczność i silnik spalinowy. Rozpoczęła się era produkcji masowej z zastosowaniem podziału pracy. Trzecia rewolucja rozpoczęła się pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia. Wyzwoliły ją przemysłowe aplikacje sterowników programowalnych, otwierające erę automatyzacji przemysłu opartej na zaawansowanej elektronice i informatyce. Obecna, czwarta rewolucja cyfrowa wywołana wprowadzaniem wszechobecnej cyfryzacji, bazowania w procesach decyzyjnych na wirtualnych symulacjach i przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym. Komunikacją maszyna-maszyna i maszyna-człowiek opartą o nowe technologie wytwórcze. Wirtualny świat 2003 rok. Second Life – wirtualny świat oparty na grze umożliwiającej mieszkańcom modyfikację świata w ramach platformy oraz uczestniczenia w jego wirtualnej gospodarce. Platforma jest darmowa, ale umożliwia wykupienie płatnego konta premium, oferującego dodatkowe możliwości w postaci zakupu własnej wyspy lub otrzymywanie okresowego, kieszonkowego w tamtejszej walucie Linden Dollars. Obecnie platforma posiada kilkanaście milionów zarejestrowanych mieszkańców. Wirtualny świat 2018 rok. Okulary VR kreują obraz sztucznej rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznej, polegającej na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego, jak i zupełnie fikcyjnego w grach komputerowych. Warszawa 2022 rok. Definicja synkretyzmu technologicznego oraz projekt synkretycznego lustra zostały opracowane przez byłego studenta Jarosława Bikiewicza w pracowni kreacji przekazu pod kierunkiem profesora zwyczajnego Ksawerego Piwockiego i asystenta magistra Jakuba Marzocha na Wydziale Wzornictwa w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w roku 2018. Synkretyzm technologiczny. Synkretyzm technologiczny – połączenie kompatybilnie świata wirtualnego i realnego za pomocą skanowania biometrycznego i osobowości kulturowej człowieka. W ideologii synkretyzmu technologicznego polega on na łączeniu świata rzeczywistego z wirtualnym, zachowując jedną tożsamość. Takie podejście nawiązuje do rewolucji cyfrowej przenoszącej tożsamość biometryczną oraz kulturową człowieka w świat wirtualny. W kulturze synkretyzm technologiczny polega na łączeniu w jednorodną całość elementów zróżnicowanej genetycznie i historycznie kultury świata realnego z kulturą świata wirtualnego. Odmiany synkretyzmu technologicznego. Synkretyzm biometryczny polega na przeniesieniu biometrycznego zapisu cech człowieka z świata realnego w wirtualną rzeczywistość. Umożliwiają to systemy uwzględniające zapis linii papilarnych, geometrii dłoni, brzmienia głosu, obrazu tęczówki oka, naczyń krwionośnych dłoni, charakteru pisma, rozpoznawania kodu, ruchu oka, ruchu ust, rozpoznawania gestów, budowy ciała, rozmieszczenia i budowy organów wewnętrznych. Synkretyzm osobowości cyfrowej polega na matematycznym zapisie dla świata wirtualnego realistycznych cech osobowości ludzkich oddziaływujących na rzeczywistość realną i wirtualną, wskutek skanowanej na bieżąco wiedzy, myśli oraz oglądanych i przetwarzanych obrazów. Synkretyczne lustro jako pojęcie opisujące odbicie cyfrowego zapisu człowieka w matematycznym kodzie źródłowym. Pojęcie opisuje cechy biometryczne i osobowościowe człowieka.
Synkretyczne lustro jako przedmiot skanuje cechy biometryczne i osobowości kulturowej człowieka, tworząc bliźniaczą postać oddziaływującą na wirtualną i realną rzeczywistość. Synkretyczne lustro. Obecną konsekwencją synkretyzmu technologicznego jest zwiększenie liczby zaburzeń psychicznych, spowodowanych zachwianiem równowagi występującej w symbiozie tożsamości realnej i wirtualnej. Bliźniacze postacie z tą samą osobowością w konsekwencji posiadają problem stabilizacji i poczucia własnej wartości w dwóch odmiennych kulturach społecznych. Kultura społeczna realna i wirtualna różnią się m.in. ograniczeniami wynikającymi z przepisów obowiązującego w nich prawa. Panowanie nad dwoma bytami jednocześnie przez jedną osobowość wykracza poza standardy naszego przeszłego życia. Skutkiem postępującej tak dynamicznej ewolucji psychofizycznej jest zaskoczenie psychiatrów i psychologów nowymi odmianami zaburzeń psychicznych, spowodowane równoczasowym istnieniem w dwóch rzeczywistościach. W poczuciu narastającej samotności zbliża nas do wirtualnego bliźniaka, którego towarzystwo zaczyna nas coraz bardziej zadowalać. Oczywiście synkretyzm technologiczny jest wykorzystywany do poszukiwań partnera bądź partnerki poprzez kojarzenie wirtualnych algorytmów osobowościowych. Naturalnie badania nad kojarzeniem związków z podstawą prokreacji fizycznej nabrały tempa jak nigdy dotąd. W planach jest również dzielenie na kilka części populacji ludzkiej, uwzględniając odciętych od zaawansowanej technologii cyfrowej, co może zwiększyć przyrost ludzkiej populacji. Odmianami synkretyzmu technologicznego są biometryczna i osobowości cyfrowej, które są wykorzystywane m.in. w leczeniu rozdwojenia jaźni. Obecnie diagnozujemy dwie formy rozdwojenia jaźni. Odmiana pourazowa wywołana głębokimi urazami z dzieciństwa, takimi jak gwałt, wykorzystanie seksualne, maltretowanie, a także klęski żywiołowe, i druga odmiana dwumiejscowa związana z synkretyzmem technologicznym, który wywołany jest niewystarczającym opanowaniem psychicznym dwóch postaci realnej i wirtualnej w ramach jednej osobowości. W sporadycznych przypadkach odmiana dwumiejscowa może prowadzić do pierwszej formy pourazowej, rozdwojenia jaźni. Przypadki niedostosowane do życia w otwartej kulturze społecznej synkretyzmu technologicznego przeważnie obejmują urodzonych przed rewolucją cyfrową. Niedostosowane jednostki są również skanowane synkretycznym lustrem, co umożliwia ich terapię nastawioną na łączenie ze społeczeństwem cyfrowym. Synkretyzm technologiczny w literaturze. Na imię mam Adam. Adaś. Tak samo jak inni ludzie powstałem na wzór i podobieństwo Stwórcy. Jak napisano w świętym skrypcie, Pan obdarzył mnie duszą i wolną wolą. On też podarował mi moralność determinującą moje kroki. Dzięki niej codziennie wybieram pomiędzy dobrem a złem, stając to po jednej, to znów po drugiej stronie. Nie jestem ani dobry, ani zły. Bywam jednym i drugim. Dziś nie wiem, czemu zawdzięczać to wyróżnienie, objawił mi się Pan. Kiedy strudzony codzienną tułaczką pośród miałkości i małości świata spojrzałem na zaciągnięte, szklistą powłoką niebo, mym oczom ukazał się Stwórca. Wspaniała jego postać górująca nade mną szczelnie wypełniała ramy mego świata. Demiurg spojrzał na mnie z wysokości i szepnął coś, czego nie pojąłem skromnym swym umysłem. A boski ten szept niczym przepotężny grom przeniknął i zatrząsł całym moim światem. I wówczas Pan wskazał mnie palcem. A wielki i wspaniały ten paluch zawisnął w powietrzu, gdzieś w bezprzestrzeni zawartej pomiędzy moim być a nie być. Oto zostałem wybrany, pomyślałem. Wskaż mi, co mam czynić, Panie. Paluch zniżał się i zniżał, powiększając się coraz bardziej. Niezrozumiałe arabeski linii papilarnych, bawiąc się perspektywą, wypełniły całą ramę szklanego nieba. W tych liniach zapisany był mój los. Kiedy to zrozumiałem, poczułem spokój i pokornie opuściłem głowę. Jestem Twoim sługą, Panie, wyszeptałem i w tej samej chwili przestałem istnieć.
Moja świadomość nazywana przez niektórych duszą pozostanie jednak wieczna. Wierzę w to, bo tak zapisano w skrypcie. Na imię mam Adam. Adaś właściwie. Nie jestem ani dobry, ani zły. Bywam jednym i drugim. Odskocznie od szarości prozaicznych czynności dnia powszedniego daje mi zabawa w przestrzeni alternatywnego świata zwanego Egoland. Stworzyłem tam swój awatar Adasia, który służył mi wiernie przez ostatnie miesiące, stając się mym podopiecznym i maskotką. Aplikacja pozwoliła mi na doskonałe spersonalizowanie mego pupila tak, by przypominał mnie zarówno z wyglądu, jak i pod kątem charakterologicznym. Ja, zakalec ulepiony z wody i białka, on ulotny kłębek danych. U źródeł tak różni, a jednak tak bardzo do siebie podobni, a pod wieloma względami wręcz identyczni. Gdy stoję przed swym 1000-calowym monitorem i patrzę na Adasiowe poczynania, czuję się, jakbym sterczał przed lustrem. Odnajduję w nim siebie. Cyfrowe, synkretyczne lustro. Szereg algorytmów sprawił, że utożsamiłem się z moim awatarem, który faktycznie zaczął zachowywać się jak ja. Widziałem swoje reakcje w jego reakcjach i swoje własne czyny w jego czynach. W miniony wtorek zaobserwowałem u Adasia tik nerwowy polegający na nieustannym pocieraniu czubka nosa grzbietem dłoni. Ja tak robię od dziecka, kiedy jestem w stresie. W pewnym momencie jego zachowania zaczęły jednak wzbudzać mój niepokój. Gdy Adam wałęsał się nocami po wirtualnych uliczkach nagabując panie lekkich, nomen omen, cyfrowych obyczajów, uznałem to jeszcze za zabawny przejaw autonomii mego bohatera i psikus lub wyrwy w systemie, pozostawioną przez tworzących aplikacje programistów. Przymknąłem również oko na prowokowane przez niego wirtualne bójki i pijatyki oraz inne drobne występki. Jest do mnie taki podobny, pomyślałem nawet z nieskrywanym rozrzewnieniem. Mój Adaś. Cóż, jesteśmy tylko ludźmi. Każdy z nas ucieka przed nudą na sobie tylko znane sposoby. Ale kiedy dziś rano dowiedziałem się, że w wirtualnym mieszkaniu mojego bohatera znajduje się ukryta za szafą wnęka, w której niczym trofea spoczywają dziesiątki fragmentów wirtualnych ciał innych awatarów, przeraziłem się. Jest zbyt podobny do mnie, pomyślałem. To pewna zguba. On mi zaszkodzi. Muszę go usunąć. Wahając się przez chwilę, zawisnąłem z palcem nad ekranem tabletu. Przykro mi było żegnać się z tworzoną przeze mnie miesiącami postacią, ale cóż było czynić? Albo ja, albo on. Spojrzałem na interfejs użytkownika i pulsującą czerwienią ikonkę kosza na śmieci, do którego raz na zawsze miał powędrować mój bohater. Moje wirtualne dziecko. Tak do mnie podobne i tak kosztowne. Bo na jego utrzymanie wydałem tysiące, setki tysięcy bit kredytów. Szlak by to. Syknąłem i posłałem Adasia do diabła. Historia mego bohatera pozostanie jeszcze zapewne przez jakiś czas na którymś z licznych serwerów, należących do korporacji Egoland. Ale zapewne już wkrótce zostanie nadpisana przez nieustannie spływające tam i mnożące się dane. Aż w końcu przepadnie raz na zawsze. Oby do tego czasu nikt nie połączył faktów, wyszeptałem pod nosem i odsunąłem stojącą w mej piwnicy metalową szafę na narzędzia, odsłaniając ukrytą za nią wnękę. Czytał syntezator głosu.